Wojtek, powiedz mi, czym się zajmujesz? Gdzie się znajdujemy teraz? A jesteśmy w przepięknym miejscu. Jest to lotnisko, lądowisko Elity. Miejsce położone na Warmii. Pięknie położonym też pasem startowym, bo startujemy w kierunku, przeważnie w kierunku na jezioro. To nie dość, że mamy fajne emocje związane z lataniem, to jeszcze w otoczeniu piękne jezioro. A jaki tutaj jest element fotografii w tym twoim zamiłowaniu do latania? Idzie to w parze. Pasja fotografii i pasja latania połączyła mi się. Najpierw była pasja związana z fotografią, nie było jeszcze latania. Kiedyś tak sobie pomyślałem, że może by połączyć fotografię ze zdjęciami, fotografię z lataniem, a jednocześnie zacząć robić zdjęcia. Taka. No i tak jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Jak to się zaczęło? O, to stara historia. W 2006 roku taki pomysł przyszedł mi do głowy o lataniu i wykonywaniu zdjęć z lotu ptaka. Siedząc zupełnie tak przez przypadek w komputerze, kliknąłem motoparalotnie. I zaczęło. Od kliknięcia minęły 2 tygodnie i zapisałem się na kurs motoparalotniowy. Technicznie jak to wyglądało? Ile się musiałeś przygotować, żeby zrobić swoje pierwsze zdjęcie z powietrza? Sam kurs trwał około 3 miesięcy. Długość tego kursu podyktowana jest tak naprawdę warunkami atmosferycznymi. No i akurat w tamtym czasie warunki atmosferyczne nie do końca chciały współpracować z młodymi adeptami lotnictwa. I dlatego ten kurs tak troszeczkę się rozciągnął na 3 miesiące. I w momencie, kiedy ten kurs, nastała zima. Musiałem cierpliwie czekać do wiosny. Jak wiadomo, paralotnie zimową porą przeważnie nie latają z uwagi na warunki atmosferyczne. No i wiosną wykonałem swój pierwszy samodzielny lot z napędem i powstały w tym czasie pierwsze zdjęcia lotnicze. Jak technicznie się takie wykonuje? Jaki jest potrzebny do tego sprzęt? W zasadzie nie ma jakiejś tajemnej sztuki. To są, ja wszystkie swoje zdjęcia lotnicze wykonywałem lustrzankami cyfrowymi ze stabilizowanymi obiektywami. To właściwie to jest chyba nawet teraz norma i standard. Przy fotografii naziemnej też wykorzystujemy stabilizację obrazu. Pomaga nam uzyskać obraz, który nie będzie poruszony. Ja wykonywałem klasycznymi pełnoklatkowymi. Miałem przeważnie 2 obiektywy, 2 rodzaje. 24-105 obiektyw o 70-200 Canona stabilizowany. Ale gdzie się wtedy ten aparat umieszcza, bo rozumiem, że ty jesteś w całym tym osprzęcie, tutaj znajdujesz się do latania i jeszcze gdzieś musi się zmieścić aparat. Tak, to tak są takie 2 etapy. Przed startem obie lustrzanki chowam do torby, normalnej, zwykłej torby fotograficznej, którą mam przypiętą do pasa i w momencie, kiedy wystartuję, a start jest bardzo dynamiczny, bo trzeba biec na nogach, no jednocześnie, żeby nie pogubić tych lustrzanek. No jak już jesteśmy za fazą, po fazie startu, po nabraniu wysokości jest taki czas na ustabilizowanie paralotni i wówczas wyjmuję 1 lustrzankę, wyjmuję 2 i mam 2 lustrzanki zawieszone na szyi i w zależności od tego, która jest mi w danym momencie potrzebna, to ją wykorzystuję. Masz po prostu obiektywy pomocowane, nie ma możliwości zmiany obiektywu w powietrzu. Właśnie, słuszne spostrzeżenie, obiektyw w lustrzance zmienić na ziemi, to też nie jest taka prosta sprawa, żeby go nie ubrudzić, a tym bardziej w powietrzu. Jest wykluczone, żeby wymieniać, próbowałem nawet kiedyś coś takiego robić, ale to jest niewykonalne. Niestety muszą być 2 lustrzanki z przygotowanymi obiektywami. A fotografia nieba, fotografia lotnicza jest nazywana aerofotografią. Przybliżyłbyś nam ten termin? No, termin nie jest zbyt skomplikowany, jak sama nazwa wskazuje. Są to zdjęcia po prostu wykonywane z powietrza. No i akurat to, co wynosi ten aparat w powietrze, czy to jest motoparalotnia, czy to jest paralotnia, szybowiec, czy samolot, nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, że aparat jest usytuowany w jakiejś tam odległości od ziemi i z powietrza wykonuje jakiś obiekt, scenę. I gdzie jest zastosowanie takiej
takiej fotografii? Zdjęcia, które, pierwsze zdjęcia, które wykonywałem, to były zdjęcia przeznaczone do publikacji regionów, pejzaży, fotografii urokliwych miejsc. I te moje pierwsze zdjęcia publikowane były w przeróżnych mediach, począwszy od czasopism kolorowych, poprzez media elektroniczne. I tam te zdjęcia gdzieś się publikowały. A rynek tej areo fotografii w Polsce, on jest duży? W momencie, kiedy ja zaczynałem, był to jeszcze taki rynek, który nie był nasycony fotografią lotniczą. I naprawdę w tamtym czasie było duże zapotrzebowanie na tego typu zdjęcia. Teraz, jak patrzymy na zdjęcie lotnicze, to nie wzbudza tak naprawdę w nas emocji takie zdjęcie, bo mamy je na co dzień, na Facebookach, w innych mediach. Natomiast kilkanaście lat temu poprawnie wykonane zdjęcie technicznie z lotu ptaka niosło niesamowity potencjał i emocjonalny, i wizualny, i naprawdę te zdjęcia cieszyły się dużym popytem. A w jakich godzinach najlepiej fotografować? Fotografię lotniczą ja sobie podzieliłem na takie dwie grupy. Fotografia architektury i fotografia pejzażu. Fotografia pejzażu niczym się nie różni od takiej fotografii naziemnej, czyli nasza standardowa złota godzina. Najbardziej odpowiedni moment do fotografii lotniczej, jeśli chodzi o pejzaż, krajobraz, to jest ta przysłowiowa złota godzina, czyli poranek i późne popołudnie. Trochę inaczej sprawa wygląda w fotografii architektury. Mnie najbardziej podobały się zdjęcia wykonywane dosłownie w południe, kiedy słońce świeci idealnie prosto na ziemię, ale warunek jeden, że musi być przesłonięte chmurą. Wtedy daje nam takie bardzo miękkie światło i perfekcyjnie fotografia architektury nam się wpisuje wtedy w takie sceny, w takie kadry. A zdarza ci się jeszcze czasem robić zdjęcia z lądu? Zdarza mi się, chociaż przyznam ci się, że od momentu, kiedy kupiłem samolot, robię to coraz rzadziej. Smutno mi z tego powodu, ale nigdy tego nie zarzucę, bo to jest moja pierwsza i najfajniejsza pasja. Tak, bo teraz znajdujemy się w awionetce, a chciałabym powrócić trochę do tej twojej fotografii paralotniczej i do projektu Paralotnią nad Lidzbarkiem Warmińskim. Opowiesz więcej o całym projekcie i o całym przedsięwzięciu. Tak, rzeczywiście był taki projekt parę lat wstecz i to było przy współudziale Oranżerii Lidzbarskiej, w której to pracuje Ania Puszcz, i jak gdyby ona była mózgiem tego projektu Paralotnią nad Lidzbarkiem Warmińskim. Ale dodam tu jeszcze, że tak naprawdę ojcem tego projektu był też pan Jerzy Wiśniewski, którego pozdrawiam tutaj z awionetki. To w jego głowie powstał taki pomysł i jak tylko powstał ten pomysł, przy kawie, siedząc z panem Jerzem, pojechaliśmy właśnie do pani Ani Puszcz. Przedstawiliśmy ten projekt i okazało się, że wszystkim nam ten projekt się spodobał i później już była błyskawiczna, rzeczowa i konkretna realizacja. Tam powstały miejsca takie, zarówno przestrzenie historyczne, ale też takie miejsca charakterystyczne dla Lidzbarka, taka przestrzeń architektoniczna, dobrze mówię? Tak, rzeczywiście tak, tak, tak. Jest takie jedno zdjęcie, które jest raczej nietypowym zdjęciem w areofotografii, bo jest tam zdjęcie, na którym znajdują się modele. A rzeczywiście, tak nie wiedziałem właśnie, o które zdjęcie pytasz dokładnie, ale to tak, połączenie fotografii architektury, a dokładnie mówimy tu o oranżerii, na schodach której to zebrali się mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, których informowani byli różnymi mediami, tak żebyśmy konkretnego dnia o konkretnej godzinie się spotkali właśnie w oranżerii i zrobili sobie takie wspólne zdjęcie. I to był właśnie, ten pomysł powstał w głowie właśnie pani Ani. I konkretnego dnia zebrali się mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, komunikowaliśmy się radiem z bazą na ziemi w oranżerii. Ja miałem drugie radio w paralotni, no i drogą radiową poinformowałem o starcie, o dolocie do oranżerii, no i oczywiście o tym, żeby mieszkańcy ładnie się uśmiechnęli i zapozowali do obiektywu, i powstała tam seria takich zdjęć. I
to taka jedna z niewielu w Twoim portfolio, gdzie są żywi modele, jakby gdzieś to zamierzone. O, może tak, tak, rzeczywiście. To możemy powiedzieć, że to takie zdjęcie pozowane, bo większość moich zdjęć, a właściwie całość tych zdjęć, to jest przeważnie architektura i pejzaż, a tu taki miły, sympatyczny, żywy i uroczy obraz machających mieszkańców do obiektywu. Jest jeszcze jeden taki znany projekt, w którym brałeś udział, to jest Mazury, cud natury. Mógłbyś więcej opowiedzieć, bo on tak też takim szerokim echem odbił się w całym kraju. Tak, rzeczywiście, też dobrych parę lat wstecz powstał taki projekt Mazury, cud natury i pomysłodawcy, czyli Urząd Marszałkowski chciał przedstawić walory i piękno Warmii i Mazur. No i oczywiście najłatwiej te piękno pokazać zdjęciami. Ja już na tamten czas miałem dosyć pokaźną kolekcję zdjęć właśnie z Mazur i z Warmii. I Urząd Marszałkowski wybrał zdjęcia, które dla urzędu były najbardziej atrakcyjne. No i powstał, ja byłem współautorem tego projektu, to też zaznaczam, że nie byłem jedynym autorem, ale byłem współautorem. I powstał, no, piękna opowieść w fotografiach o Mazurach, te lasy mazurskie, jeziora i tego typu zdjęcia. A aktualnie jest jakiś projekt zdjęciowy, nad którym pracujesz? Nie, aktualnie zawiesiłem aparat fotograficzny na pasku, na kołku przysłowiowym i chwilowo nie sięgam po niego, ale oczywiście to jest moja pasja, moja pierwsza taka pasja, jaka gdzieś tam powstała. I na pewno będę ją pielęgnował i z całą pewnością odkurzę aparat i będę go używał. Natomiast nie mam w tej chwili żadnego projektu na tapecie. Kikity Radio, Sierra Lima Tango na prostej do 1-1 i w zamiarze pełne lądowanie.